wstępie zaznaczyć, że oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, że to jest oczywiście zaproszenie na tą konferencję, za możliwość zaprezentowania własnego tutaj punktu widzenia właśnie w sprawie badania rzeczywistości alternatywnej. No oczywiście na początku, zresztą chyba z tematu Państwo się domyślili, który zgłosiłem, ja akurat obecnie zawodowo pracuję na politologii, zajmuję się nauczaniem tutaj nauk politycznych, natomiast oczywiście podobnie jak większość z Państwa na pewno, no mam w wykształceniu podbudowę historyczną. I tu oczywiście taka pierwsza refleksja, która mi się od razu nasuwa w kreowaniu właśnie historii alternatywnej, w kreowaniu rzeczywistości alternatywnej, która jest niezbędna. Właśnie multidyscyplinarność, która nauki polityczne jako nauki multidyscyplinarne, podkreślam, powinny obejmować swoim zasięgiem także i zagadnienia związane z badaniem rzeczywistości alternatywnej, z ich kreowaniem, ponieważ otwiera to możliwości badania okoliczności zaistnienia systemów idealnych, czyli oczywiście tej rzeczy, którą politologia czy nauki o polityce zajmować się powinny. Może to być także sposób do akceptacji innych rozwiązań niż te, które aktualnie zaistniały w wyniku określonych uwarunkowań historycznych czy w odniesieniu do obecnej sytuacji uwarunkowań geopolitycznych. Na potrzeby nauk politycznych to ja osobiście bym proponował użycie stosunkowo prostej klasyfikacji, którą posługujemy, można się posłużyć w kreowaniu właśnie rzeczywistości alternatywnej. Mianowicie po prostu wyróżnienie tutaj nurtu fantazy, nurtu uchronicznego i nurtu kontrfaktualistycznego. Oczywiście możemy znaleźć w literaturze przedmioty zupełnie inne, bardziej rozbudowane klasyfikacje. Niemniej jednak dla nauk politycznych wydaje mi się, że ta prościutka klasyfikacja powinna być wystarczająca. Do właściwego rozumienia procesów politycznych, czyli zmian zachodzących w systemie politycznym w konkretnej epoce, konieczne jest moim zdaniem posiadanie wiedzy, zbadanie stanu świadomości politycznej ludzi i polityków działających w konkretnej epoce. To jest według mnie po prostu sztandarowe zagadnienie. Bowiem analiza motywów działań, motywów osób kreujących dawniej politykę, tak, jeżeli budujemy jakieś modele alternatywne, czyli co by było, gdyby coś tam zdarzyło się innego, czyli wyznaczenie POD, czyli oczywiście punktu rozszczepienia historii gdzieś w latach 20. czy w latach 30., powiedzmy 19. czy 20. wieku. I próby tutaj konstruowania właśnie tej rzeczywistości alternatywnej i analiza ich dzisiejszą miarą, tak, analiza tych dążeń reformatorskich, dzisiejszą oczywiście w cudzysłowie miarą, może niechybnie doprowadzić do powstania błędnych wniosków. Moim zdaniem istotnym elementem badania kontrfaktycznego jest uwzględnianie przy analizie w naukach politycznych w kontekście historycznym, czyli właśnie używanie czy wytworzenie czegoś takiego, co możemy nazwać na nasz użytek politologią historyczną, co jeszcze dzisiaj nie jest przecież zbyt wielce rozpowszechnione. Nawet wiemy tu oczywiście z własnego doświadczenia, tak, że bardzo mocno na niektóre uniwersytety, niektóre wydziały nauk politycznych bardzo ostrożnie, delikatnie rzecz biorąc, podchodzą do jakichkolwiek prób, no, kolokwialnie powiem, pożenienia historii z naukami politycznymi. Chociaż to jest oczywiście komplementarne wobec siebie i bez tego no jedna i druga nauka funkcjonować przecież nie mogą. To powinna być symbioza, a nie jakieś tutaj wzajemne niesnastki. Jest to, oczywiście będzie politologia historyczna. W moim mniemaniu jest to badanie za pomocą aparatu naukowego zjawisk zachodzących w polityce, w stosunku zewnętrznym i wewnętrznym systemu politycznego, jego podwersji, czyli oczywiście systemu partyjnego, wyborczego, instytucjonalno-prawnego. Wymaga oczywiście to od swych adeptów szerokiej wiedzy, zarówno historycznej, niezbędnej do zbudowania odpowiedniego tła do analizy. Niemniej jednak istotna tu jest posiadanie przez studenta, adepta takiej wiedzy, wiedzy o genezie zjawisk i procesów politycznych. Niezbędna jest znajomość aplikowania poszczególnych formuł wyborczych, oczywiście ich konceptualizacji, wraz z wynikami, jakie dane zachowania przynosiły w konkretnym systemie partyjnym. W związku z tym niezbędne jest wykazywanie się wiedzą i rozeznaniem w zawiłościach konkretnych formuł wyborczych oraz oczywiście, no, dlatego daję formuły wyborcze, ponieważ no, tym się też zajmuję, powiedzmy oficjalnie. Proszę Państwa, kiedy te formuły wyborcze w ogóle zostały zaaplikowane w historii? Tak? Oczywiście próby wprowadzenia systemu w jakiejś analizie
kont faktycznej, tak, systemu proporcjonalnego gdzieś do XIX-wiecznych demokracji, oczywiście będą od razu posyłały takie rozważania w nurt uchroni, tak, czyli jakiejś tutaj rozważania utopijnego, ponieważ jak wiemy, pierwsze próby tak wprowadzania systemów proporcjonalnych to jest dopiero koniec XIX wieku, tak? Czyli nie można próbować naprawiać historii, gdzieś tam oczywiście w dawniejszych czasach, no metodami anachronicznymi w tym momencie. Niestety oczywiście z doświadczenia muszę stwierdzić, że nie jest to właśnie ta przeprowadzenie tej politologii historycznej, nauczanie tego, nie jest to łatwe. Jest to obecnie bardzo ciężkie, tak? Zwłaszcza w świetle dzisiejszego stanu wiedzy, niestety, adeptów studiów politycznych. Oczywiście wypowiadam się tylko, dysponuję wiedzą z własnego doświadczenia pedagogicznego. Oczywiście musimy wspomnieć, że oprócz tych trzech, proszę Państwa, tutaj gatunków, które ja tutaj posługuję się, którym wyróżniam, czyli oczywiście uchroni, allohistorii, czyli kontrfaktualizmu i oczywiście fantazy, no też trzeba pamiętać o, proszę Państwa, funkcjonowaniu, tak, czegoś takiego, co określamy w myśli politycznej, ale także oczywiście w historiografii jak tajną historię, tak, czyli historia sekreta, czyli tutaj warto przypomnieć choćby Prokopiusza czy Machiavellego. To właśnie na Machiavellim pokazuje studentom, w jaki sposób, czym jest właśnie ta historia sekretna. No, sugeruję przeczytanie księcia i oczywiście rozważań nad pierwszym dziesięcioksiągiem dziejów Rzymu Tytusa Liviusza, tak? Gdzie obie księgi, właśnie napisane mniej więcej w tym samym czasie, mniej więcej przez tego samego człowieka, jednak prezentują zupełnie inny obraz świata, zupełnie inną ideologię. No oczywiście tutaj można też odwołać się, możemy, do Prokopiusza z Cezarei, tak? Gdzie mamy też anegdotę, czyli właśnie historię sekretną i mamy też pozostałe dzieła Prokopiusza i wiemy, że cesarz Justynian w jednym jest wynoszony pod niebiosa w jednych dziełach, a w drugich jest po prostu, kolokwialnie powiedzmy, wdeptywany w ziemię, tak? Zupełnie inaczej opisywany. Z czego się bierze? Jeżeli ktoś nie zna, jeżeli student, tak, adept myśli politycznej, badacz myśli politycznej, nie zna tej całej podbudowy historycznej, no to może się zastanawiać, skąd takie różnice, jeżeli człowiek pisze takie rzeczy w jednym czasie. Tak? Dlatego jest to oczywiście istotne. Teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o analizę poszczególnej przydatności, poszczególnych zasygnalizowanych przeze mnie gatunków. No rozpocznijmy od fantazy, tak? Które też jest przecież kreowaniem jakiejś rzeczywistości alternatywnej. O ile rzeczywiście w naukach stricte historycznych, no może rzeczywiście tutaj fantazy nie będzie zbyt przydatne. Natomiast w naukach politycznych już fantazy, jak najbardziej fantazy, czy oczywiście science fiction, bo tutaj ja to, no możemy w naukach politycznych to włożyć do jednej, po prostu zagarnąć do jednego koszyka. Proszę Państwa, będzie dosyć przydatne, tak? Bo tutaj no, powołam się, żeby nie być zbyt drobiazgowym, na analizę no, tutaj jednej z największych eposów, tak? Fantazy, które powstały, czyli oczywiście no, uniwersum Tolkiena, tak? Czyli czegoś najprostszego, które jest po prostu uznawane za projekcję traum, projekcję strachów zbiorowych, tak? To, co oczywiście Tolkien przedstawia, czyli to powiedzmy wojnę, tak? To oczywiście z siłami zła, czyli z Mordorem, no wcześniej oczywiście w Silmarillionie z Angbandem. Jest to oczywiście jakaś projekcja jego osobistej traumy, jego osobistych strachów, których oczywiście nabawił się służąc na froncie I wojny światowej osobiście, a później doświadczając bombardowań Londynu w czasie II wojny światowej. Monumentalna saga Tolkiena i oczywiście wykreowane przez nią uniwersów jest przecież właśnie postrzegane jako próba ucieczki od świata realnego i traumy obu wojen światowych. No wiemy także oczywiście w tym nurcie science fiction zimna wojna, tak? Czyli okres po roku 1945 jest bardzo istotny. Wtedy powstają bardzo często analizowane dzieła z gatunku science fiction, poddawane analizie właśnie też literackiej i politologicznej. No tutaj mogę się posłużyć chociażby, tak? Tych dzieł będzie przecież całe multum, ale chociażby Heinleina, weźmy Kawalerię Kosmosu, też niewątpliwie Państwu znano. Co pojawienie się tej literatury umożliwia stawianie różnych, także niewygodnych pytań na temat historii najnowszej. Często w sposób niewidzialny łączący się z teraźniejszością, no więc i z polityką. Często pod osłoną odwołania się do rzeczywistości alternatywnej wiemy, że próbuje się wywołać dyskusję na temat pewnych stanowisk i postaw dotąd postrzeganych jako aksjomaty w dziejach świata, a także i Polski. Tutaj na temat projekcji różnych scenariuszy pod koniec wykładu postaram się Państwu troszeczkę rozwinąć, jak będę miał czasu. Co, proszę Państwa, istotne jest, jeżeli tutaj nawiązujemy jeszcze właśnie do tych wielkich
eposów, proszę Państwa. To należy zwrócić uwagę, że najbardziej przydatne do analizy, czy było to strachy zbiorowe, są, proszę Państwa, dzieła czy cykle kreowane przez jednego autora. Dlaczego? No oczywiście z reguły na ich koherentność i z reguły konsekwencje w przedstawieniu reguł władających wykreowanym światem. Z tego względu należy wykluczyć z analizy politycznej dwa potencjalnie wielce obiecujące jednak cykle. Tak? Czyli oczywiście Star Treka i Gwiezdne Wojny, z uwagi na częste niekonsekwencje również polityczne w omawianych światach alternatywnych. Chociaż to oczywiście będzie oczyszczyło uniwersum Gwiezdnych Wojen. Analiza, tu można, proszę Państwa, świat Gwiezdnej Wędrówki, tak? Czyli Star Treka, analizować. Tutaj jest on pełen odwołań do ówczesnej sytuacji politycznej. Zwróćcie Państwo uwagę, pierwsza seria Star Treka to jest rok 67. Czyli oczywiście z jednej strony jest to czas wyścigu kosmicznego, no i to oczywiście mamy eksplicite wyłożone w tym filmie. Natomiast z drugiej strony niektóre odcinki przekazują właśnie pewne myśli polityczne. Tutaj na przykład taki chyba 29 odcinek z pierwszej serii, proszę Państwa, City on the Edge of Forever, tak, gdzie załoga Enterprise stara się nie dopuścić do neutralności Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Czyli już tutaj mamy jakieś pytania kontrfaktyczne. Co by było, gdyby jednak Stany Zjednoczone były neutralne? No i to oczywiście tam oni dochodzą do konkluzji, no, że wtedy właściwie dalsza historia by się nie zdarzyła, gdyż Niemcy by tą wojnę wygrały. No i potem jest to też widoczne w pozostałych, proszę Państwa, odsłonach cyklu. Dalej, proszę Państwa, drugi typ to jest tak zwana literatura lekka, tam do której możemy zaliczyć chociażby Silverberga, Pilipiuka, czy Andrzeja Pilipiuka, czy Władimira Wolfa, a także Słonimskiego, znanego niewątpliwie Państwa autora, być może nie z właśnie skreowania rzeczywistości alternatywnej, ale wiem, popełnił takie dzieło Torpeda Czasu w 1924 roku. No tutaj także Parnickiego, chociaż na pewno wiemy, że określenie literatury Parnickiego literaturą lekką, no to chyba jest gruba przesada. No i oczywiście przechodząc do meritum, musimy także wspomnieć o alohistorii, tak? Czyli opisu, że się rzeczywistości alternatywnej przy zachowaniu wymogów często i przy zachowaniu, zastosowaniu aparatu naukowego. Alohistorie tworzą specjalny gatunek literacki, który, jak wiemy, określamy wirtualną historią, wirtualną polityką, kontrfaktualizmem. Jest to też istotne jako obraz strachów zbiorowych, badania strachów zbiorowych i świadomości zbiorowej. Tutaj jednak, w odróżnieniu od uchroni, tak, czy od właśnie fantazy, musimy pamiętać o konieczności zachowania maksymalnej realności otaczającego świata, co powoduje konieczność odżegnania się od pokusy omawiania wydarzeń bądź analizowania zjawisk za pomocą nieistniejącej, zaawansowanej technologii, czy używania przez bohaterów anachronicznych wynalazków technologii, czy nawet wiedzy anachronicznej w danym momencie o istocie zjawisk politycznych. I tutaj oczywiście w naukach politycznych to się przebija bardzo ostrożnie, proszę Państwa, po raz pierwszy właściwie w literaturze typu podręcznikowego i to też tam na 10 stronach, profesor Klementewicz w swojej książce podręczniku Rozumienie polityki zaczyna, proszę Państwa, zaczął wprowadzać właśnie tutaj, analizować badanie w stylu kontrfaktycznym. Łatwo jest badać konkretne alternatywy, proszę Państwa, jeżeli będziemy poszukiwać konkretnych, a bardzo podobnych zjawisk w przeszłości. Wówczas badacz, historyk, czy oczywiście to politolog, może przyjąć założenie, że hipotetycznie nastąpi liniowy w przyszłości, bardzo podobny rozwój wydarzeń. W związku z czym łatwo będzie określić poszczególne alternatywy dla postępowania w konkretnej sytuacji politycznej, co oczywiście potencjalnie może pomóc w uniknięciu konkretnych błędów w przeszłości. Wtedy politolog powinien skorzystać z dorobku właśnie historycznego. Jednak sytuacja skomplikuje się wtedy, gdy będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem nie mającym swojego odpowiednika w przeszłości. Wtedy analityk, badacz nauk o polityce, musi wykazać się bardziej dogłębną analizą projektowanej rzeczywistości. Badając rzeczywistością alternatywną, jak już mówiłem, musimy być tutaj multidyscyplinarni. Musimy oczywiście mieć podstawową wiedzę z literatury, historii, nauk politycznych, ale także z kultury, socjologii czy chociażby antropologii. Należy tę wizję poddawać zawsze, proszę Państwa, analizie, biorąc pod uwagę przeszłość i teraźniejszość konkretnego twórcy, ocenić, w jakich realiach dana osoba tworzyła. Warto zauważyć, że wspomniane zasady trzeba stosować, badając myśl polityczną, ewentualnie interpretując procesy polityczne zachodzące w różnych krajach i w przypadku korzystania z aparatu stosowanego przez nauki polityczne.
Należy pamiętać, że oceniając przydatność konkretnego systemu wyborczego względnie konkretnych rozwiązań politycznych ustrojowych, musimy wiedzieć, czy jakiekolwiek alternatywy wobec tych zastosowanych w konkretnym przypadku były już wówczas znane, dostępne, nawet w postaci czysto teoretycznej. Wtedy bowiem w przeciwnym wypadku nie będzie to miało większego sensu. Analiza poszczególnych nurtów kontrfaktualizmu będzie istotna, ponieważ będzie może potencjalnie nam pozwolić na uchwycenie pamięci historycznej poszczególnych narodów. I tu jest to właśnie, proszę Państwa, istotne, ponieważ zmiana tematyki podejmowanej przez kontrfaktualistów, zwłaszcza sposobu ich przedstawiania historii, może odzwierciedlać pewne przemiany dokonujące się w zbiorowej świadomości poszczególnych narodów. Zwłaszcza po roku 1945 historie alternatywne i analizy oraz powieści kontrfaktualne rzadko pojawiają się w oderwaniu od aktualnych problemów politycznych poszczególnych krajów. Co więcej, pojawiają się one w poszczególnych falach, będących jasnym odzwierciedleniem aktualnej sytuacji politycznej. Jest to istotne z dwóch powodów. Odzwierciedla aktualne strach i zagrożenia zbiorowe. Po drugie, co nie mniej istotne, aktualność podejmowanej tematyki zapewnia, to co już pan profesor przed chwilą też raczył zaznaczyć, tak, zapewnia poszczególnym książkom i poszczególnym analizom zbyt, co jest też istotnym elementem generującym popularność danego gatunku, zwłaszcza oczywiście wśród pisarzy. I tu już konkludując, proszę Państwa, bo widzę, że już 16 minut Państwa zamęczam swoimi dywagacjami. Dopuszczenie badań nad rzeczywistością alternatywną w naukach politycznych jest elementem fundamentalnych zmian, jakie nastąpiły w metodologii nauk zarówno humanistycznych, jak i nauk politycznych, które pomimo formalnego zaszeregowania do dziedziny nauk społecznych, dzięki wiemy komu, w dużej mierze są przecież z humanistyką powiązane, znajdując się niejako na rozdrożu pomiędzy obydwoma gałęziami wiedzy. Niemniej jednak otwarcie się nauk humanistycznych na postmodernizm umożliwia zerwanie ze statusem źródła historycznego jako rezerwuaru przechowującego jedyną i obiektywną prawdę historyczną. Otworzyło to możliwości pisania mikrohistorii bardziej antropocentrycznych, co z kolei zbliża sprawę do rezerwuaru nauk społecznych. I tutaj jeszcze coś z własnego ogródka, proszę Państwa, i też sprawa aktualna. Należy zauważyć, że pewnego rodzaju badaniem, czy nawet kreowaniem alternatywnej rzeczywistości będzie analiza wyborów parlamentarnych. Często właśnie, co widzimy po wyborach teraz, po wyborach następnych, tak, to będą na jesień, też to zobaczymy. Będzie analiza wyborów parlamentarnych dokonywana przy próbie dostosowania aktualnych wyników do innych ordynacji wyborczych, do innych formuł wyborczych. Umożliwi to potencjalnie dokonanie analiz czy poszukiwanie najlepszego systemu partyjnego dla konkretnego kraju. Niemniej w tym wypadku badacz podejmuje już działanie w ramach kreowania rzeczywistości alternatywnej, gdyż takie fakty polityczne, jak na przykład posługiwanie się inną formułą przeliczania głosów przy analizie wyników, nie będą miały bezpośredniego wpływu tu i teraz na aktualny stan sceny politycznej. Niemniej jednak analiza tak zakreślonej alternatywy będzie stanowić istotny materiał pomocniczy dla ewentualnej reformy systemu zgodnej z aktualnym stanem świadomości. Jest to oczywiście, proszę Państwa, aktualnie szczególnie dzisiaj, tak, w świetle zapowiedzianego przecież na wrzesień, na początek września referendum chociażby w sprawie ewentualnej zmiany systemu wyborczego. Należy pamiętać, że w takim konkretnym wypadku prosta projekcja wyników za pomocą innej formuły wyborczej może stanowić materiał pomocniczy, do którego i tak należy podchodzić z wielką ostrożnością, ponieważ musimy też wykluczyć w procesie kreowania historii, czy właśnie tutaj kontrfaktualizmu, determinizm, czyli założenia, że w przypadku wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych klasa wyborcza, klasa polityczna zachowa się tak samo. No wiadomo, że ona się tak samo nie zachowa jak w przypadku systemu proporcjonalnego. Tak? No wiadomo, że to będzie inne, inni będą kandydaci, inne okręgi wyborcze. Tak? Także tutaj w prostej mierze tych wyników no, nie możemy przekładać. No niewątpliwie, jeżeli chodzi o poparcie społeczne, no można coś tutaj, proszę Państwa, próbować tworzyć. Badania alternatywnych wizji dziejów, a także wizji rozwoju społecznego, które by mogły doprowadzić do powstania alternatywnych ustrojów, systemów politycznych czy partyjnych w konkretnym państwie, niesie ze sobą również spory ładunek poznawczy i w dalszej mierze dydaktyczny. Chcąc bowiem konstruować własne warianty systemów politycznych czy partyjnych, musimy wykazywać się wiedzą na temat stanu faktycznego w konkretnym kraju oraz wiedzą uwarunkowaniach jego funkcjonowania i powstania. Rozpatrywanie tego, co było lub zdarzy się w różnych wariantach, może być doskonałym narzędziem naukowym w naukach o polityce, a także w futurologii. Możemy się tu posłużyć analogią z naukami wojskowymi, zwłaszcza ze strategią, gdzie bardzo często rozgrywamy scenariusze alternatywne, zwłaszcza w odniesieniu do minionych bitew, rozgrywamy je ponownie. W celu uniknięcia błędów, które wtedy popełniono, oczywiście bitew, jak i szerzej, szerokich konfliktów. Z tego też powodu badanie uwarunkowań skłaniających polityków do podjęcia konkretnych decyzji może stanowić ważny drogowskaz na przyszłość.
Polityk, który zapozna się z analizą różnych wariantów przyszłości, winien zdawać sobie sprawę z konsekwencji swych decyzji, zwłaszcza gdy musi działać w podobnych uwarunkowaniach geopolitycznych, jak jego bliżsi lub dalsi poprzednicy, no zgodnie ze znaną nam maksymą repetitio est mater studior. Tutaj warto zwrócić uwagę już absolutnie na końcu, że proszę Państwa, w nurcie historii alternatywnej bardzo często dominują pytania o konsekwencje odmiennego przebiegu historii. Przy czym bardzo często autorzy, zwłaszcza anglosascy, próbują określić scenariusze związane z przegraną II wojną światową. To jest też właśnie ta reakcja na obecny stan rzeczy, obecny stan stosunków w konkretnym państwie. Zwróćmy uwagę, że w literaturze anglosaskiej jest to tak zwana właśnie ta projekcja koszmaru, tak zwanej nightmare, tak? Czyli gdzie badano właśnie w latach 60. Czy no, nie lepiej by było, gdyby Stany Zjednoczone tą wojnę, no powiedzmy, przegrały, później weszły do wojny. Dlatego mamy tutaj takie prace powstały znane nam, tak jak Dicka, chociażby Człowiek z Wysokiego Zamku, czy Halisa Vaterland. Natomiast tutaj u nas w Europie Środkowej bardziej też dominuje ten drugi typ, typu właśnie fantazy, tak to jest określane. Proszę Państwa, choć oczywiście fantazy tutaj w cudzysłowie. Proszę Państwa, kraje bardziej traumatycznie, z dramatycznymi przeżyciami w latach 39-45, gdzie literatura jest raczej pisana dla pokrzepienia, proszę Państwa, serc. Reasumując, należy stwierdzić, że badanie rzeczywistości alternatywnej powinno znaleźć się w arsenale badawczym adeptów nauk politycznych. Należy stawiać sobie pytania natury kontrfaktycznej nie tylko w procesie naukowym, ale także w legislacyjnym czy związanym z aktywnym kształtowaniem polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Powinno to pozwolić na uniknięcie wielu często kardynalnych błędów politycznych, które kiedyś zostały, proszę Państwa, popełnione w podobnych okolicznościach. Powinno to także doprowadzić do powstania bardziej skutecznego aparatu państwowego, a w dalszej konsekwencji do jego lepszego postrzegania przez społeczeństwo, czyli elektorat. Dziękuję bardzo.